Państwo, nadszedł czas, abyśmy poznali Człowieka Roku 2023 roku Gazety Olsztyńskiej. Oddaję głos panu Maciejowi Materze, prezesowi Gazety Olsztyńskiej. Szanowny panie prezesie, czas ogłosić Człowieka Roku 2023 roku, otworzyć kopertę z nazwiskiem i zdradzić nam nazwisko laureata tej nagrody. Proszę państwa, po raz drugi przyznajemy tytuł Człowieka Roku Gazety Olsztyńskiej. Oczywiście chwilę niespodzianki i tajemnicy. Wybrała tego Człowieka Roku, wybiera kapituła Gazety Olsztyńskiej, w której jest zarząd, właściciele, ale też osoby zewnętrzne ze świata nauki, biznesu. Nie ma tam osób ze świata polityki w tej grupie. Kierujemy się tym, żeby jak gdyby wskazać pewne, skoro jest to kongres przyszłości, połączone jest to z kongresem przyszłości, chcemy wskazać pewne kierunki, których Gazeta Olsztyńska patronuje, którą też ma, że tak powiem, na uwadze. I pozwolicie państwo, że ja odczytam laudację dla dzisiejszego naszego bohatera. Ewentualne pomyłki, przepraszam, bo światło mamy niesamowicie jasne, ale w oczy. Szanowni państwo, rozpocznę od słów Człowieka Roku. Nie ma dzisiaj sprawy ważniejszej jak bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To zdanie jednego z naszych polityków, którego będę jeszcze cytował, a którego nazwisko zaraz państwo poznacie, określa doskonale położenie naszego kraju i całej demokratycznej Europy. Nigdy bowiem po 1989 roku tak aktualnie, a zarazem zatrważająco nie brzmiała sentencja rzymskiego historyka Wegecjusza z IV wieku po Chrystusie. Sivi pacem parabellum, czyli jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Od pewnego czasu nasz kraj czyni to konsekwentnie, bo znamy dobrze naturę rosyjskiego imperializmu. Dlatego od razu, nie czekając na innych, zaczęliśmy pomagać napadniętej przez Rosję Ukrainie. Wiemy też, że jesteśmy na rosyjskiej liście krajów, w którym Rosja szkodzi, jak tylko potrafi, i to od setek lat. I dlatego też przestrzega wspomniany polityk. Każdy scenariusz trzeba brać bardzo poważnie. Na każdy scenariusz państwo polskie musi być gotowe. Szanowni państwo, Warmińsko-Mazurskie to specyficzne miejsce. To naturalny szlak między Paryżem, Berlinem a Moskwą. Geopolityczny obszar, strefa zgniotu i ciągłych walk największych w swoim czasie armii świata. Ile bitew, w ilu wojnach doświadczył nasz region. W tę ziemię wsiąknięta jest krew żołnierzy różnych armii, tych agresywnych, imperialnych i tych, które broniły swojej ziemi. To ziemia milczących wojennych cmentarzy, mogił ukrytych w lasach, zapomnianych często z imienia i nazwiska żołnierzy. Na szczęście mamy w naszym kraju wspaniałych polskich harcerzy, którzy opiekują się tymi grobami bez wyjątku. Dziękujemy wam za to. Nasz region graniczy z państwem agresorem. Po drugiej stronie tej 200-kilometrowej granicy stacjonuje armia rosyjska, której przywódcy sami o tym mówią, że chcą stanowić dla nas potencjalne zagrożenie. Dlatego cieszy nas każdy batalion żołnierzy, który pojawi się w naszym regionie, bo dzięki temu czujemy się bardziej bezpieczni. Nasze poczucie bezpieczeństwa zwiększa też każdy czołg i każdy samolot zakupiony w ramach dozbrajania naszej armii, jak również każdy ćwiczący w Orzeszu żołnierz NATO.
Wspomniany przeze mnie polityk powiedział niedawno, że w Polsce, cytuję, jest zjednoczenie w sprawie bezpieczeństwa, a jest ono budowane na trzech wartościach: wspólnocie narodowej, silnej i dobrze zorganizowanej armii oraz silnych sojuszach w ramach NATO i Unii Europejskiej. To dobrze, że chociaż w tym jesteśmy wyrazicielami idei Cypriana Kamila Norwida, który przecież wskazał nam, Polakom, jak myśleć o własnym kraju, pisząc, cytuję, ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Dosłownie niedawno obchodziliśmy 25-lecie naszego członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim. Świętowaliśmy je wspólnie, razem, bo przecież Rzeczpospolita oznacza wspólną, ważną dla nas rzecz, jaką jest Polska. A jak powiedział polityczny patron naszego dzisiejszego bohatera, Wincenty Witos, cytuję, nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Wierzymy, że nasz dzisiejszy człowiek roku Gazety Olsztyńskiej sprosta temu zadaniu, aby ze sprawy bezpieczeństwa Polski uczynić wspólny zbiorowy obowiązek, a Polska była dla niego najważniejszą sprawą. Proszę Państwa, Nagrodę Człowieka Roku 2023 Gazety Olsztyńskiej otrzymuje wicepremier i minister obrony narodowej pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowni Państwo, niestety pan minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz panu senatorowi Gustaw Marek Brzezin w imieniu wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szanowny panie senatorze, będziemy zaszczyceni. Szanowni państwo, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz upoważnił mnie do odebrania tej nagrody i już jutro z pewnością ją dostarczę z wielkim podziękowaniem i uszanowaniem całego regionu i też Kapituły. Serdecznie, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, kilka słów do uczestników 8. Kongresu Przyszłości wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szanowni Państwo, dialog pomiędzy przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami oraz naukowcami daje możliwość szerszego spojrzenia na wyzwania i problemy, jakie trapią mieszkańców małych ojczyzn oraz wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań dla nich. Dlatego inicjatywy takie jak Kongres Przyszłości są kluczowe dla wyznaczenia samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego. Cieszę się, że Polska Północno-Wschodnia ma wydarzenie, które symbolizuje współpracę na wielu płaszczyznach, a także pozwala spotkać się i wymienić
pomysłami oraz doświadczeniami. Efekt synergiczny kongresu, coraz większy z każdą kolejną edycją, jest fundamentem, na którym można budować przyszłość dla regionu. Dziękuję za nagrodę Człowieka Roku 2023 Gazety Olsztyńskiej. To wyróżnienie jest wyrazem docenienia pracy dla Polski, a także motywacją oraz zobowiązaniem do jak największego realizowania misji ministra obrony narodowej. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla mnie wartością nadrzędną. Nie ustanę w wysiłkach na rzecz jego zwiększania. Wszystkim uczestnikom 8. Kongresu Przyszłości życzę, aby przyniósł on liczne inspiracje do działania na rzecz Warmii i Mazur. Organizatorom dziękuję za wysiłek włożony w organizację tej ważnej, potrzebnej inicjatywy i jeszcze raz dziękuję za wspaniałe wyróżnienie. Z wyrazami szacunku Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej. Panie prezesie, proszę przyjąć tę listę. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękujemy panu senatorowi. Proszę także o wyrozumiałość pan wicepremier, a także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nie mógł być dziś obecny. Wiem, że bardzo zależało mu na tym spotkaniu. Dziękuję także panu senatorowi. Proszę Państwa, rozumiem, że zakończyliśmy wręczanie nagród. Szkoda, że tak mało, prawda? Może w przyszłym roku będzie więcej. Zapraszamy na część panelową. Ja ze swojej strony jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym. Dziękuję za cierpliwość, za obserwowanie tej części. Zapraszam do kolejnej, do paneli. Oddaję głos prowadzącym naszym. Dziękuję bardzo. A więc dziękuję również panu prezesowi, redaktorowi naczelnemu, pan Maciej Matera.